Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Eryk Czechu-Czechowski i witam was w kolejnym, oczywiście, słuchajcie, odcinku z gry Fallout. A kto to? Moi drodzy, odzyskałem nam Harona, naszego wiernego towarzysza w boju i nie tylko w boju. Za to nie odzyskałem jednej z rzeczy, którą nie pamiętam, gdzie skończył się poprzedni odcinek, bo jestem jakiś, no. Myślę, że sporo czasu, jeśli chodzi o czas w grze, bo starałem się odzyskać ten ekwipunek, który straciliśmy niestety w poprzednim odcinku i jak się okazuje, nie wiem. Nie wiem, gdzie on się znajduje. Myślę, że Haron gadać głupoty. Nie wiem, gdzie ten ekwipunek się znajduje. Prawdopodobnie to po prostu jest ten kretynem. I go nie widziałem, ale później słuchajcie, sobie uświadomiłem, że to są, no nie, 5000 kapsli, warte było 3 godzin próby odzyskiwania tego, ale później sobie uświadomiłem, że mam wszystko, co potrzebuję i jeżeli chodzi o siano, to nie muszę się w tym Falloutie o nic martwić. Zresztą zawsze jak, wiecie, nie ma siana, zadzwonisz, no. Nie no, zawsze jak nie osiana, odpalasz sobie poziom łatwy i siano się pojawia, prosta piła. Jeśli chodzi o to, to akurat nie jest problem w tej grze. Ale ja zazwyczaj, jeśli chodzi o te gry, to jednak gram dla fabuły. No ale 4 godziny szukałem, próbowałem odzyskać, nie dało się, wczytywałem, próbowałem po misji, przechodziłem od nowa misje wszystkie, żeby zobaczyć, gdzie będzie znacznik, gdzie mam to odebrać. Przepadło. Nie wiem. Ale nic, na pewno i tak to odzyskamy. Zresztą. No. No. Kapsle w Falloutie, ja 3 godziny. Latarenka, słuchajcie. Jesteśmy w latarence, a misja wygląda następująco. Zadania. Przeszukaj, poproś skrybę o informację. I teraz przeszukaj w jaskiniach latarenki wejście do krypty 87. O co chodziło tutaj w tej misji? To jest główna, z tego co mi się wydaje, to jest główna misja, ale już nie pamiętam w ogóle, o co chodziło tutaj. Chyba trochę Fallout jest za cicho. No trochę głośniej, sobie ciszę. No i tak, ja mam podgłośnione te słuchawki. Tutaj jakiś stal do młyna. Wszystkim do działania huty potrzebne wszystkie z tych, jakie znajdziecie. No, tu możecie sobie, to jest jeszcze, o, badania w odrębnym, tak, te badania na tego, a to co to jest? Strasznie tutaj dużo, to, jestem przekonany, że to oglądaliśmy. Madison and I are convinced it's a problem with the secondary filtration system. We're going to recalibrate. Dobra, chuj, nagroda za Czesław. Nie wiem, czy to wszystko było. To pokazywałem w jakimś tym. Szkoduję, że nie, więc pokażę teraz. Wolę. Wytłoczarkę amunicji. To też próbowałem znaleźć tą wytłoczarkę amunicji. To jest wszystko kurwa tak poukrywane, że to nie ma możliwości tego ogarnąć. Nie ma szans. Starałem się. Mówię, z 3 godziny było poświęcone. A tu bym potrzebował. Piły? Tu nie mogę nic, nie mogę używać nic. O! Siema. Hold it right there, mister. Don't take another step, or we'll blow your fucking head off. Burmistrz McCready? I ain't kidding. You're not supposed to be here, so you better leave. Co za miejsce. This is little lamplight. We live here, and we don't need no mungos messing it up. So just take a hike. Kim jesteś? I'm McCready. I run Little Lamplight because they made me the man, and I don't like strangers or mungos. Na razie mogę wejść? Hell no! No mungos allowed! Retoryka. Czemu tylko retoryka 55? Może bo jestem ranny? O ile spoko, naprawdę jestem miłym facetem, mogę wejść? Well,
Okay, but you better not be lying or else we'll shoot you. Kozackie koty mam w piwnicy. Co właściwie mam zrobić tak w sumie? Zadania. Wejść do krypty. Szukaj w jaskiniach latarenki wejścia do krypty. Dobra, to... Ty, pies! Rex. Essentials. Drzwi do latarenki, niezbędniki. Niezbędnik? I've never seen a Mungo so close. Are you a raider? Or a slaver? Or a mutant? Cause if you are, I'm supposed to go hide. Cause I'm too young to use a gun yet. You don't look like a monster. Eclair says monsters are green and or got all kinds of arms. And you only got two. And they're like mine. You just look like a Mungo. And Knock Knock says they don't eat people unless they're lost and have to. Naprawdę muszę dostać się do krypty 87 znasz drogę? It's bad back there. Ask Mayor if you really want to know. co tu się dzieje? Dlaczego nazywałem cię niezdarą? It's just a name, okay? Not my fault I knock stuff over. Lucy says I still got a lot of growing to do. Możesz wskazać mi drogę? I still get lost sometimes. Things are really big. Papa nie zdarza. Goodbye, Mungo. Mango? Mango to oznacza duzak? Mango. Pierwszy raz takie coś słyszę. O mandze słyszałem, ale mango? A chyba za taki owoc? Ale nie, chyba nie. Chociaż może być po angielsku. Kurwa, ty wchodzę do... Okradam dzieciaki z kitu. O dawaj, kurwa, misia. Dziennik. Okej, okay. Dobra, posłuchajmy to od razu, bo ja 100% później to zapomnę. My name is Carrie Delaney. I teach fourth grade at the Early Dawn Elementary School in Washington, D.C. Yesterday, October 23rd, 2077, half the school went on a field trip to Lamplight Cavern. We were packing up to leave when everything went crazy. The cave started shaking, the lights went out, the kids started screaming. My God! Mr. Pollock went outside to see what was going on. When he came back in, he told us what he saw. Clouds. Mushroom clouds. It's finally happened. The end of the world. Taka ciekawostka, tylko i wyłącznie. That batch of test was inconclusive. Ty, a ta data tu po w prawym górnym. To jest data aktualnie? Even in Vault 101. No bo jak? I spoke with Dr. Lee. Nie rozumiem, co to jest. To jest jakaś data. Czy to jest data na teraz? Ty, na to wygląda, ale to my mamy 77, a w 77 był wybuch? Czy tu nic nie ma sensu, kurwa? Chyba, że jakieś inne, 15. Tak, jak oni już byli w tym. Claudia went out this morning to look around and never came back. Then Mr. Cobb went out to look for her, and he never came back. So now there's only me, two other teachers, two of the parents who were chaperoning, and a few of the cavern staff. And all these poor kids. We've got enough food and water to last for a while, I guess. But after that, I just don't know. We can't stay in here forever, can we? Dobra, nic nie znaczy, że ona tu tknęła z dzieciakami, jest nauczycielem i to jest jakby opowiedzenie, dlaczego rozumiem tutaj, dlaczego tutaj
Hey. Jest majorem, ten młody. Mnie wpuścił, nie chcę robić kłopotów, nie jestem stąd. If you convinced RJ that you're safe, I guess I'll go along. But if you do start trouble, you'll regret it. Monka giga. Ale trochę... That means I handle the trochę nie rozumiem, o co... So just look at a kid the wrong way, and I'll be seeing you again. Możesz mi powiedzieć, gdzie znajdę lekarza? Maybe you should have been more careful down here, Mungo. You're on your own. Maybe... Chyba trafiłem na jakieś uzależnienie. And here I thought Zip's soda problem was bad. For 50 caps, I can help you get over that. Co ty gadasz? Okay, this should flush you out pretty quick. O! Tylko... Okay, you should be fine. And ready to run off and play. Jak udaje ci się tu zdrowo żyć? There's always one big sister or another who knows her way around a compress and a sewing needle. So, we take care of most of the little scrapes. And way back when, someone figured out that some of the plants and fungus around here absorb radiation. The little ones don't like to eat their veggies, but they don't like to be sick either. So, we get by. Więc jesteś... dobra, bo trochę się zadumałem, zamyśliłem. A więc jesteś tutaj jedynym lekarzem? Well, we all know the basics. Combat first aid, you know? But I've got the most experience. Ale w sumie możemy cały czas z nimi rozmawiać, to się dowiemy. Nie pierwszy raz już słyszę, że w 77 wybuchła ta wojna. Ale wcześniej słyszałem, że 200 lat temu. A wcześniej, że 50. Już nic nie rozumiem. It is, especially for dealing with the low level radiation we all get from the water. The fungus just soaks it right up. But it doesn't help the rickets that keep hitting the younger lamplighters. Believe it or not, I can make a treatment for that from extract of buff out. Actually, if you can talk McCready into it, I'd be glad to trade some fungus for buff out, but he'd have to say it was okay. Well, until you come asking for a bandage at least. Dobra, drogi nie chcemy pytać, bo sobie na pewno gdzieś nam poradzimy. Dobra, czyli będziemy mieli ja i Haron. Ja i Haron. I questy, kurwa. O, ty, jaka piła wielka. O kurde. Przerażający. Dobra, to idziemy. Idziemy robić, kurde, questy. Dla dzieciaków. Rozumiem, jest takie kolejne miasto i właśnie będą różne questy. Okej. Okay. Ty jesteś burmistrzem. No nie jesteś. Lepki. Sticky. Forget these little kids. I'll take you to big town where the Mungos, I mean where the grown-ups live. I'm headed there now. Gdzie mieszkają dorośli? Big town. You've never heard of it? It's where all the grown-ups go. Well, at least when they grow up and out of Little Lamplight. I can show you the way. There's no reason to waste your time with a bunch of snot-nosed kids. Let's go now. Masz kapsle, mogę cię bezpiecznie doprowadzić do dużego miasta, ale nie za darmo. Yeah, I got lots of caps. But they, they're at Big Town, so I can give them to you when we get there. Yeah! Take me to Big Town, and you'll get your reward. My girlfriend Red has lots of caps. I'll wait for you outside, unless you want to go now. Nie, później. O co chodzi z tą czapeczką? Oh, I forgot I had that on. It was for my birthday. Here, you take it. I don't want it anymore. Jest duże miasto. It's east of Little Lamplight. Come on, let's go there. It's not that far away. We'll be there in no time. Kurwa, jak się nie może doczekać. Nie wiem. Why won't you just take me? Gosh, you're big. Ale wkurwiony już. Za dużo czasu tu spędził, psycha siada. Dobra. Tu mam jakieś miejsca po angielskiemu, po londyńskiemu. O, tamtego, owego, czyli tutaj.
Gdzie zostawiłem właściwie. A, nie mogę. A mogę tu broń. Nie no kurwa, nie mogę się powstrzymać, widzowie. Harold chory pojebie. O, trzeba z burmistrzem. Trzeba z burmistrzem pogadać. Just give it a shot, Mongo. You'll see plenty of my adult-sized stones when I'm pissing on your grave. Dobra. Aha, bo my do krypty mamy iść, no tak. Sporo mi mówiono o grzybach w twojej jaskini. Dobijemy targu. Daj mi tego grzyba, albo pogrzebię to miejsce pod ziemią, a was razem z nim. Kurde, przyniosę ci potrzebne zapasy. Every 2 bits of strange meat or buff out, I'll make sure you get a piece of fungus. Not too bad, huh? I'll spread the word to Lucy and Eclair. They've got uses for them, so they'll make the trade and we'll all be happy, okay? And the done of peace. Jak udaje ci się to wszystko trzymać pod kontrolą? Wiesz, że wszyscy w końcu muszą odejść. Change when they grow up, and we don't trust Mungos living down here. So we leave for a place called Big Town before we get too old. Kids who grow up fighting and surviving in lamplight are better trained for the world out there than idiots who are pampered by grown-ups outside. Okej, czyli to jest... Czyli to jest jakby... przedszkole, tylko takie hardkorowe. Hardkor w przedszkole. Bez zasad. W radioaktywnym świecie. Po wojnie nuklearnej. Podoba mi się to. It's not that complex. Any kid can say they want to be mayor here. It's just that most don't want to bother with the responsibility of leading. Ma trochę zbagowaną twarz. Most until the kids get tired of them. Then they get kicked out on their ass by the new mayor. One only lasted 5 minutes. Of course, I've kept this place going strong for 3 years. To most kids, that makes me mayor for fucking life. Fine by me, I say. Okay. Naprawdę muszę się dostać. Oj. Good at keeping him out. Probably better than you could do. Smoky? Jakie znowu smoky? The big ones. You know, the ones that sort of look like people, except they're all wrong. A więc wiesz, jak stąd wyjść? Yeah, I do. It's through Murder Pass. Not a real safe way to go, but it's the only door that works. Jedyny spoko? It's the only way that works, yeah. Sposób? The other door hasn't worked since before I was here. Computer's busted and not even Joseph can make it work. Gdzie znajdę Josepha? I'm the mayor, not a babysitter, Mungo. Beats me. Maybe he's back there by the door. Fuck if I know. Chcę przejść. Aby dotrzeć do krypty. You sure about that? It's scary in there. Even I don't like going in there, and I'm really brave. Ja mam Harona. Okay, if you say so. On nas zaprowadzi? Let's get the gate open for you. Aha. Dobra, chodź. Mieszkaniec. Skorzystaj ze Steampaka.
A coś dostaliśmy w ogóle, tak. Notatki. Handel Lucy Eckler. Mamy w okolicy wolnego szabrownika. Jeżeli zapłacicie gościowi grzybami ze ściany naszej jaskini, będziemy mieć mnóstwo zapasów. Lucy ty kupuj za grzyby dawki wygrzewu, potrzebują go, żeby sobie polatać. Dziwne mięso, użyję nawożenia zbiorników z grzybami. Każdy, kto taki weekend się nie podoba, ma się zgłosić do mnie. Kurwa, okej. Okay. Co? Ile tych grzybów musieli opierdolić twórcy tego miejsca? A co gdyby? Zapierdolić takie przy szkole w radioaktywnym świecie. Nazwiemy je Lata Rękę, kurwa. Jak to on publiczny. Pochcam. Ma to sens. Kim ty jesteś? Eckler. Okay, RJ had better have a good reason to let you in. Because right now, all I'm seeing is a mongo who's here to take our food and screw us over. Boże, że później nie zamierzam nie ośmieszaj mnie, mam gdzieś twoje... Oh great. Maybe next we'll take in a Deathclaw or something. You can make it the town mascot. Anyway, my name's Eclair, and yes, I take care of the food here. Don't expect any scraps from our table. fajny strój. Gdzie zdobywać żywność? When we can't scavenge some from outside, we mostly scrape it off the walls and skim it off the water. No, really. Most of our food comes from fungus that grows in these caves. It's not so bad when you get used to it, and we don't have much choice. At least it's filling, so we don't have to eat much of it. But man, oh man, it tastes terrible! Skąd pochodzą te wszystkie grzyby? It's pretty hard to find, and a hero doesn't grow in other caves. I don't know why it's here, but without it, we'd be goners. Think fungus just grows on trees? No, it grows in caves! Ugh. Knock Knock came up with that one once, and now it's stuck in my head forever. Doesn't take any work to get it to grow down here. All I have to do is collect and prepare it. Mostly, I try to get the stink off it. Jakie w zasadzie rośnie ten grzyb? They say that fungus grows in the pools where the first lamplighters sent the mongos. That's about the most they ever helped us. I don't know how true that is, but I know sometimes the scav team comes back with this strange meat. It tastes terrible. But the fungus loves it. I don't know where they find that meat, but if you could bring some back, I'd be glad to trade fungus for it. Of course, McCready'd have to okay it. Właśnie przed tym jeszcze spotkałem jednego chłopa i on mówi, że mięso sprzedaje i że jest zajebiste i nazywało się mięso, jakieś niewiadome mięso czy coś takiego. Że nazywają cię Eckler. I didn't get the nickname for being fat and full of cream, that's what you're asking. Back when I was on the scav team, I found some pages from an old cookbook. Sometimes I try them out. Just for the record, don't try making an eclair out of cave fungus. The taste sticks with you, and not in a good way. Potrzebuję trochę jedzenia. Sure thing, Mungo. We don't have much to spare, so get ready to pay. No, bardzo bym chciał teraz mieć dużo pieniędzy. Że nie ma nic takiego. Potrawka z wiórki, owoce punga. No nie, ja bym chciał te grzyby, bo ja nie wiem co robią te grzyby. Chciałbym zobaczyć. To jest jakaś draka o grzyby. Potrzebuję trochę jedzenia. Nie. No grzyby chcę. Więc tu nie ma tych grzybów. Wymiana jakaś coś tego? About time, man. This mold isn't getting any tastier. Aha. O! Ty, mogę sobie wziąć za friko. Nie jest to jako kradzież. Po prostu tu zawsze leżało. Co to jest? A, odbicie. No ma to sens. Magia klucza. Musiałbym go zabić chyba, nie? Się nie da tu zabić. Wystarczająco satysfakcjonujące jest, że mogę mu przypierdolić. Z pałki. No i tak jest okej. Okay. Myślę, że jakby twórcy Fallouta pozwoli... W ogóle nie ma w żadnej grze, nie możesz. To jest chyba cyberpunk.
Też chyba nie możesz. Możesz zacząć strzelać, ale nie zabijesz. Nie wiem, no niby okej, okay, niby nie, bo to jest tylko gra komputerowa. Zależy pewnie od podejścia. Czy my idziemy dobrze? Tak, ale ominęliśmy jakąś kurwa ścieżkę i ja bym sobie tam cofnął się. Zobaczymy, co tam jeszcze było. Chyba, że wszystkie drogi prowadzą do hodowli grzybów. Te drzwi trochę przypominają drzwi Shreka. W ogóle to się muszę rozkręcić, bo dawno nie nagrywałem tego Fallouta. Potężne dwa dni. Taki wkurzony byłem, że nie mogłem... No utknąłem tak. W Gothiku utknąłem. W Falloutie, no utknąłem. I mówię, halo. Jurassic, tego, Jurassic World'a nie mogłem zmontować, bo mi komp nie wyrabiał. Za dobra jakość została nagrana. Nic nie można robić. A, to się wszystko tutaj łączy. A, czy tu było coś ciekawego? Ty, jakiś szczur. No nie, to kredyt jest. Kurwa, jak ten Haron na mnie patrzy. Pierdółka. And if you're not here to raid us, you might just have brought something cool for us, see? So who are you? And how'd you get let in? Właściwie to nie wiem. Aha, o to chodzi. Burmistrz mnie wpuści, nie będę stwarzać kłopotów. I'm Nick Nack, and I take care of the general store around here. O. Which is to say, I collect a lot of stuff, and sometimes trade it for other stuff. That's pretty much a store, see? Dlaczego nazywam cię pierdółka? Well, my name was Nick. And I collect knickknacks. Aha. Not everything has to be real complex, see? No racja. Pohandlujmy. Czy on ma coś ciekawego? Znowu z powrotem by pokupował amunicję, ale tak się składa, że... Nie mam siana. Spitos nie posiadany niestety. No nie mam. Nie będę kupować pitosu. Tutaj jakieś pancerze, jakieś średnie. Schemat. Mam to. Seksowna piżama. To też mam. Wybrałem. Ale mało seksowna piżama jest seksowna. Pewnie jakbyś grał samicą. Dobra. A, to burmistrz. Przepraszam, szefie. Mój dziennik pióra Jasona Granda. A możemy posłuchać. Notatnik, zadania. Gdzie to było? Notatnik. I guess this thing is working. I'm Jason Grant. I'm 10 years old. I'm in Miss Delaney's class at Early Dawn Elementary. A month ago, a big war came and everything was destroyed. Except us. We're still okay in these caves. Kind of. Mrs. Delaney went out this morning to get help, and she never came back. The other adults never came back either. So now it's just us kids. A lot of the others still cry every day. They're really scared. I'm not. There's nothing to be scared of, as long as we don't go outside. Nobody else wants to be in charge, so I'm gonna try. Most of the kids listen to me already, so it should be easy. Okay. It's been almost 2 months, and we're all doing pretty good. Even if we are all alone, there's a door that leads to a vault, right here in the caverns. Every day, we bang and bang, but they won't let us in. We can hear them in there. One time, a guy on the other side told us we were dead already. Fuck those grown-ups. Fuck them all. We don't need them ever again. Okay. Kurde, to jest bardzo interesujący wątek, to na pewno. Jest interesujący wątek. To muszę akurat przyznać. Z tymi niewolnikami też było fajne. Kurwa, tu są i z tymi gulami było kozackie. Ty, tu są dobre historie ogólnie. Aż taki aspekt właśnie, aż się człowiek nie wkurwia, że stracił 5000 gapsi.
Dobra. Restroom. Ja bym ten wygrzeb, bo oni chyba kupowali, a ja nie wiem, czy ja nie oddałem w sumie wygrzebu do szafki. Nie, mam 8. I chciałbym zobaczyć, co ten grzyb robi. Bo ile dobrze rozumiem, to ja nie dostałem tego grzyba jeszcze. Więc no. Gdzie mam iść? Okaleczono cię. To już wiem, gościu. Musimy iść do wielkiej komnaty. Tutaj. Nie, tutaj. Tak. A znowu mam 2 znaczniki. Tak jak wtedy, kiedy jeden znacznik to był odzyskaj ekwipunek, a drugi to był... Poczekaj. Czyli... Chcesz mi... powiedzieć, że... Poczekaj, czyli ja w sumie... Ja teraz to gdzie jestem? Czyli w sumie te wszystkie ozdoby z domu, które miałem, czyli... No tam miałem te ozdoby w domu, to je wszystkie straciłem? Obawiam się, że istnieje taka... szansa. I jedna... Znaczy... Jak byłem, to chyba są te rzeczy, tylko nie mam w ich feku. Wejdź do krypty 87, to jest jedno zadanie, a drugie to poszukaj w jaskiniach latarenki wejścia do krypty 87. No ma to sens. Bandyta. Kurwa, jakie bunkry. Łóżko, o, możemy się kimnąć w sumie. Oj. Myślę, że bezpieczniejszego nie ma. Dobra, kurwa, to... Będę miał jakieś zaznaczone, gdzie mam konkretnie iść? Ja nie lubię szukać po tych grach, tych wszystkich tych... Ja chcę mieć A do Z zaznaczone. Tu idziesz, tu skręcasz w prawo, masz 800 metrów w lewo. I wtedy z prawo wygląda dość prosto. Tak to kurwa chodzę w prawo, w lewo, nie wiem co się dzieje. Tu idę, tu zaraz się okaże, że się cofnę, więc idę z powrotem. Już kurwa stąd przyszedłem. Co to jest za skam w ogóle? Nie, jak wyjdę, to co mi powie? Możemy wejść z powrotem. No, to tak. Pewnie. Dobra, może mamy poszukać jakiegoś miejsca, to nie wiem. Pochodzimy sobie tu w kółko. Aaron. Błagam cię. Tutaj? A tu nie byliśmy w sumie, to może być tutaj. Co to, ten grzyb? Kurwa, wygląda jak ten grzyb. Albo jak jakieś jaje obcego. A nie, a stąd nie przyszedł? Nie. Nie. Tak? Nie? Może? Kurwa, nie wiem. Może nie? Mordercza przełęcz. Ja coś mi się wydaje... O kurwa. Wyciągaj. A ja nie mam żadnej spluwy ustawionej. Ty, czy ja mam w ogóle jakąś broń? No jedną. No i dobrze, Haron, mucimy. Dobrze, o kurwa. Dobra. Jesteśmy jedną rakietnicę na plus. Coś w ogóle mam takie dziwne wrażenie, że ten młody nas oszukuje i tak naprawdę było inne wejście. No nie, tylko że chciał, żebym posprzątał mój z jaskinie. Takie mam dziwne wrażenie. Mam nadzieję, że Haron sobie świetnie poradzi samemu. Trochę trzeba tutaj luciku zebrać ogólnie. Szczególnie, że wszystko potraciłem. Niestety. No, halo. Przeciętne. To nie jest przeciętne, to jest giga ciężki zamek.
O, rakiety 10 w takim małym. Ciekawe. Miotacz ognia 30, po co? Nie wiem. Tak, tak, Harold. Idziemy, idziemy. Miotacz piłek? A, że to piłkami rzuca i co masz odbijać. Ciekawe, co bym mógł odbić. Może inne działają. Zrzucasz i tym bomb. Masz tu takie coś jak kij baseballowy, nie? Bierzesz i kijem to, co odbijesz normalnie. O nie, zły damage. W sumie oni też nic nie robią. Rabin tego owego. Nie ma co się bać. A, bo ja mam chyba zmniejszony poziom. Stop. Na normalny wyśniemy, bo trochę żal. A, bo widzicie, bo teraz się muszę wytłumaczyć, bo ja wybrałem bardzo łatwy z tego powodu, że przechodziłem, słuchajcie, piąty raz tą samą misję. To jest chyba ten zepsuty ten, wydaje mi się. Może nie. Z piąty raz, słuchajcie, misję przechodziłem tą, żeby odzyskać te moje rzeczy, nie? I dlatego ustawiłem sobie po prostu poziom łatwy, bo już to przechodziłem. Ale bardzo łatwy. Szukałem tam jakieś... Wszędzie byłem, słuchajcie. Każda miejscowa była obadana, każda. Ale tych, które wcześniej nie obadałem, to później sobie oczywiście obadałem. No i nie wiem. Ja jestem ślepy. Czekam, aż sobie sprawdzę na internecie. Będzie tak. No tutaj było. Ale w Falloutie, słuchajcie, przynajmniej dla mnie. Ja wiem, że tutaj, bo to różnie można grać w te gry. Można, wiecie, dla historii, można dla, wiecie, RPGa. To zależy, co ci w duszy gra. Ja na przykład w 99% gram jeden dla historii, no ale przychodzi taki moment, kiedy na przykład Wiedźminę już 7 razy przeszedłem, więc faktycznie zamiast dla historii to najwyższy poziom trudności i lecimy, nie? Każdy możliwy pancerz zbieramy i jest zabawa, nie? Dobra, kurwa, ten normalny to jednak nie wiem, czy to najlepszy wybór. Mam wrażenie, że nic nie robię. Nienawidzę, jak się buguje. Dobra, czy my kurwa, którą drogą powinniśmy iść? Zawsze nie lubię, jak są takie rozgęzienia, bo nie wiem, którą drogę wybrać. O, widziałem to. Haron. To wszystko? Teraz taki nuke powinien, nie? Psz. A, że to mi miało uderzyć. Aha. No spoko. Co to będzie za pułapka? Ale się chyba nie... Aaron? Ty, Haron, jesteś kurwa osłem. Ale ja myślę, że jak to w sumie nie wejdę, to nie wybucha. To proszę. O! Weteran super mutantów? To brzmi jak kurwa jakieś pojebane kombo na maxa. Giga super weteran. Giga duży, największy z giga największych. No to jak jakieś pojebane kombo. Chemia. Możemy sobie, co dodałem, bronić ciężkie. Brudna woda, mięso, czyściona woda, odloty to może zostały. Dzieciaki miały kupić w sumie. Może tam się jeszcze tego cofniemy i tam dobijemy handlu. Ty, w sumie ten, Aaron ma wszystkie moje steampaki. Ty no widzisz to, że ja mu nic nie robię? Co jest grane? Miniatomowa i steampunk. No nie opłacało się. Niestety. Dobra, idziemy dalej. Mam tyle rzeczy do powiedzenia, ale tak pierwszy odcinek to jakoś tak się wczułem w gierkę i chciałem sobie pograć, więc będzie gadane. Czy to tutaj jest? Tak, to wygląda jak Vault.
W sensie jak... Jak to się... Schrona atomowa. 110? To tak, w taki... Tak, to szybciutko będzie odzyskiwane wszystko. Myk. Stealth boy, myk. Przewodnik, to nie chcę chyba. Ciągle przez przypadek chowam tą. Kapsle, pyk, co to jest? Moduł sensora, a to jest giga drogie. Pyk. Tu coś tego, nic. Myk. Aaron. Masz 30 steampacków, ulecz się, spoko. Dobrze idziemy? Mapa świata, zajebiście idziemy. No nie wygląda jak ze Shreka? Somebody stole me. No i tak to tak się dzieje właśnie z Haronem. Zadanie wykonane, podjęcie śladu. Następny poziom. Widzowie. Retoryka. Tu chyba damy stówę. I teraz tak, skradanie się. Też bym dobił do stówy. Chociaż tak te gracze nie okradam postaci, to dałbym stówę. Otwieranie zamków, stówę. I co teraz? Ja bym chyba... ciałko obrotowe, lasery, rakiety. No chyba broń ciężka bym wleciał. Też nie lubię używać. To jest fajne, ale nie lubię tego używać. Może najlepiej broń biała. Chyba broń biała. Tego najczęściej używam. Kontynuuj. I co tu mamy? Infiltrator. Pozwala ci podjąć próbę otwarcia zamku, który został zniszczony. To jest super. Piaskowy dziadek. Zabić w trybie skradania się dowolnego śpiącego człowieka czy gula. Okej. Fajne. Mała liga. Ten nie rzuca czy uderzasz? Intensywne specjalne atrybuty. Co? Intensywne umożliwia przeznaczenie dodatkowego punktu na dowolne wybrane atrybuty w systemie specjal. Nie rozumiem, ale wezmę. Aha. A to ciekawe, szczęście. Zwiększa poziom szczęścia wpływ na odrobinę na wszystkie twoje umiejętności. Zwiększa wartość dla tej cechy, umożliwia częstsze trafienia krytyczne zadane każdą bronią, jaką posiadasz. Zręczność. To może nie, inteligencja nie, charyzma. Wysoki poziom charyzmy sprawi, że innych wobec... Premii do umiejętności handlu czy retoryki. Wytrzymałeś, mamy tragiczną. Percepcja. Siła. Szczęście? No dobra, niech będzie chyba. Mam jakieś nowe zadanie. Jakiś opis? Zadania? Zdobądź gag. No to kurwa konkretne zadanie. To trzeba przyznać wreszcie. Taktyczne przyciszenie słuchawek i lecimy. No nie wygląda to zachęcająco, to trzeba przyznać. O! A to te super mutanty są. 100%, tak. Ale by się tu granat kurwa przydał. Mam jakiś może? Jeden taki... A ja wiem co mam. Miał coś lepszego niż granat. Chociaż działko obrotowe też jest koks. Ja mam wyrzutnie rakiet. A w niej rakiety. Elo. Myk, zajebiście trafiłem. Koharem mi zaraz padnie niestety. O nie. Tylko nie Haron, nie, to trzeba wczytać. Bez Harona to nie jest życie. Gdzie mam iść tam? Pozbierałem to czy... Nie, źle idę, tak? To chyba nie w tą stronę było, w odwrotną. Tamtą niestety save był dość daleko. Bez Harona to nie ma co widzowie grać. A, od nowa poziom muszę. Muszę zapamiętać, że zawsze po poziomie trzeba tego. Rozdać atrybuty. I zapisać. Co my dawaliśmy? Skradanie się, retoryka. Potem... I potem co było? A co daje medycyna? A, odzyskiwanie. Ty, medycyna najlepsza.
Co dałem? Pewnie broń biała. I medycyna opa jest jednak. Chyba z jeden profit. No to bym. Intensywny trening. Gotowy. I tu daliśmy na szczęście. Gotowy. Put. Gotowy. Ewiście. Dobra. To było szybkie. Wyrzutnia rakiet na 3, pyk, zapis. O kurwa, jak noga mu skacze. Sama noga tupie. Siemalski. Aaron. Spokojnie. Będzie dobrze. Nie, nie, nie. Aaron, za mocno raszujesz. Trzeba na spokojnie. Aaron, raszujesz. Dobrze. Where? Dobra, miodzio. Drzwi, drzwi. Dobra, trzeba tu przeszukać. Zobacz, Aaron, jakie tu są zajebiste rzeczy. Przewodnik to może nie. Pistolet lakierniczy też nie. Przepychacz to może też nie. Pusta szafka. Dwa noże. Strój legendy pustkowi. Ty, w sumie pierwszy raz chyba taki widzę. Już. Chyba wcześniej nie widziałem. Stroju legendy pustkowi. To wcześniej też można było iść w dół. Ciężko mi teraz powiedzieć, kurwa, te volty. I teraz którędy będzie trzeba iść. To będzie ciężkie wybrać odpowiednią drogę. No powiedzmy, że tutaj. Mam nadzieję, że Aaron ze mną idzie, bo ja jestem obsrany. Najśmieszniejsze jest, że jak patrzę na jego twarz, to już tak się przyzwyczaiłem, że nieważne co, to się nie wystraszy. Przynajmniej na pewno wystraszy się mniej, niż czegokolwiek innego zacznie mnie atakować. O, mam jakiś safe. O, ciężka sprawa. No, żartowałem. Pistolet laserowy. Ja bym wziął w sumie. Każda broń się przyda. Osobisty dziennik Petera Stevensa. Wpis dziennika. I co, będziemy to czytać? Dane nieczytelne. O, no to nie będziemy. A mogę na koniec. Dobra, to na koniec jeszcze przeczytamy to i kończymy. Nie wiem, co robić. Mój Jensen, mój kochany chłopczyk, odszedł. Moja żona już nic nie mówi, po prostu siedzi w tym paskudnym miejscu na dole i gapi się przez okno nad kamienną ścianą. Jak na słoneczną łąkę, czy spokojnie letnie jeziorko. Jason był moim życiem, moim radością, teraz wszystko wydaje się nie mieć sensu. To był błąd. Szkoda, że nie zginęliśmy wszyscy na zewnątrz, zamiast umierać w tym grobowcu. Boję się. Już nic dla mnie nie ma znaczenia. Za każdym razem, gdy jestem w zewnętrznych tunelach, mógłbym przysiąść, że słyszę śmiech dzieci. Lekarze krypty mówią, że w ten sposób moja psychika reaguje na stratę Jasona, lecz nie wiem, lecz wiem, że jestem zdrowy. Dali mi lek. Leki są dla wariatów. Nie mam zamiaru brać leków. Parywałem. Po co wychowywać dzieci w takiej dziurze? Po co? To bezsensowna egzystencja. Okej. Okay. Już nie mogę znieść tych głosów. Kazali mi brać leki. Ale po co nie oszalałem? Nie jestem wariatem. Jesus, już nie ma rodzin, utknąłem tu na zawsze do końca świata, jestem zdrowy, jestem soba na zawsze. Koks. Zawsze bądźcie sobą. Morał z tego taki. Czyli te dzieci były naprawdę i on mieszka w tej wolcie i oni pojebane jakieś gówno. I liczę na więcej. To akurat ciekawa historia. Czy te historie w tym falaucie są dobre, naprawdę. Ja nie mogę otworzyć tego wytrychem. No nic, widzowie, czyli trzeba się cofnąć. Chyba nie ma tutaj innej drogi. Muszę się cofnąć. Oczywiście resztę krypty sobie w sumie zwiedzę chyba solo. I jebane manekiny. Zawsze są te jebane manekiny. Za każdym razem jebane manekiny. Twórcy, ale tak... To jest takie chamskie. Otwierasz te drzwi kulturalnie? No Aaron, wydłupcaj no. Imersywnie chciałem zrobić tutaj tego i mi zasłaniać.
takie ramskie. Ale w sumie śmieszne. Manekiny. No nic, to tak. Jutro, godzina 16, bo odcinki na tym kanale, nie tylko z Fallouta, ale z różnych gierek, są oczywiście codziennie. Możecie zostawić lajka, subskrypcję i wpaść w linki w opisie. Do zobaczenia. Do jutra. Cześć.